Okej, okay, to w takim razie widzę, że jesteśmy na live, więc serdecznie wszystkich witamy na naszej prelekcji. Już ją przerzucę, żeby było widać. Okej, okay. I tak. My jesteśmy z sekcji popkultury koreańskiej i bardzo nam będzie miło właśnie przedstawić wizerunek kobiety i mężczyzny w mediach oraz wpływ tego wizerunku na społeczeństwo koreańskie. Ja się nazywam Dorota Kluba i będę przedstawiać właśnie tę prezentację z moimi koleżankami, Katarzyną Janicą oraz Żanetą Wdowik. I w sumie pozostaje mi już tylko wszystkich serdecznie przywitać i mogę oddać głos koleżance. Ja bym w sumie jeszcze poczekała z minutę, żeby może się zebrali ludzie, jeżeli są. Jeżeli nie. Jeszcze dodamy, że jak będą jakieś pytania, no to odpowiemy na wszystko na końcu. Postaramy się przynajmniej odpowiedzieć, nie? Dokładnie. Zobaczymy, jak z czasem będzie, ale miejmy nadzieję, że się uda wszystko dobrze. Powinniśmy się wyrobić. Dobra. To co? Punktualnie, jesteśmy punktualne. Możemy zaczynać, nie? Pierwszą częścią naszej prezentacji będzie opowiedzenie o standardach piękna, z racji tego, że to się bardzo łączy z wizerunkiem, prawda? Moim tematem, a przynajmniej ja, zajmę się kobietami. Ogólnie w dawniejszych czasach koreańskie standardy piękna były w miarę podobne do zachodnich, a zmieniło się to gdzieś po II wojnie światowej. I wtedy od tego tęgiego, powiedzmy, ciała do długich nóg, dużych oczu, większej klatki piersiowej, wiadomo, wysoko osadzonego czoła, przepraszam, nosa, smukłego ciała, po prostu bladej skóry. Ogólnie blada skóra to w miarę zrozumiałe z racji tego, że jest symbolem bogactwa i wysokiego statusu społecznego. I jeżeli chodzi o duże, okrągłe, otwarte oczy, to są one zdrową oznaką młodości. Dobrze. Teraz sobie wymienimy dokładniej, o jakich wymaganiach i standardach piękna będziemy w ogóle mówić, prawda? Pierwszym będzie mniejsza głowa, tak jak widzicie tutaj na prezentacji, na slajdzie. Mniejsza głowa jest pożądanym elementem wyglądu wśród pań i mniejsza głowa ogólnie tym lepiej. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia celebrytów, którzy mierzą sobie wielkość głowy, na przykład za pomocą płyty, bo taki był po prostu challenge. W szczególności atrakcyjne, jeśli chodzi o czoło, są wyraźne kości brwiowe i w tym wypadku konturowanie, które jest tak modne na zachodzie, odpada. Następnie mamy szczękę, które również musi się dopasowywać po prostu do standardów i tutaj w tym wypadku litera V jest najbardziej pożądana. Oczywiście jest jakby przedział, pomiędzy którym jest V, U i potem reszta. Więc ona jest najbardziej pożądana, ale to nie jest jakieś nie wiadomo, jak bardzo wymagane. Kolejnym elementem są brwi i im dalej brwi są od oczu, tym ogólnie lepiej. Wysokie brwi są uznawane za piękne, ale są jeszcze piękniejsze, jeśli, tak jak w koreańskim makijażu się robi, wyglądają prosto i naturalnie. Nie tak jak w zachodnim, robimy dość wyraźny łuk. Jeśli weźmiemy na tapetę powiekę, czyli tak, tutaj widzicie na zdjęciach, musi spełniać ona po prostu dwa wymogi. Zapadnięte oczy, tak próbuję sobie Wam pokazać, ale tego nie mogę zrobić, zapadnięte oczy i podwójna podwieka, którą zazwyczaj otrzymuje się poprzez takie specjalne naklejki albo operacje plastyczne, które w Korei są dość popularne, ale chyba o tym porozmawiamy troszkę później. Teraz przejdźmy sobie do nosa. I koreańskie standardy piękna mówią, że nos powinien być taki średnio wysoki, ale musi mieć zaokrąglony czubek. To tak widać tutaj, jakie stopnie powinny być na zdjęciu, ale myślę, że to aż tak nie jest sprawdzane. Powiedzmy sobie jeszcze również o policzkach, bo przecież ich nie powinniśmy ominąć. Jeżeli dziewczyny, które nas oglądają, interesują się koreańskim makijażem, to wiedzą, że stosowanie hojne róże na policzkach jest pożądane i daje to policzkom po prostu muśnięty słońcem pijany wygląd i również dlatego, żeby łatwiej było nałożyć ten róż, a przynajmniej tak mi się wydaje, w Korei preferuje się po prostu okrągłe policzki zamiast wysokich, spiczastych kości policzkowych. Dobrze.
przejdźmy sobie jeszcze do wzrostu, bo to jest również ciekawe. Ogólnie w Azji, w tym przypadku mówimy o Ukrainie, osoby powyżej średniego wzrostu są uważane za bardziej atrakcyjne. No, załóżmy, że Azjaci są po prostu z natury niżsi. I tutaj na zdjęciu widzicie popularny zespół K-popowy BTS i challenge, który został wykonany na nich. To znaczy, że odpowiedni wzrost mierzy się poprzez policzenie głów. Jeśli twój przedział mieści się, jeśli twój wzrost jest 7 głów plus ta twoja głowa, to jesteś bardzo atrakcyjny. Więc może spróbujcie sobie w domu zrobić właśnie taki challenge. I następnie, to już dla mnie oczywiście troszkę smutniejszy temat, ale tutaj was nie zaskoczę, bo preferuje się kobiety, które mają smukłą i modelową sylwetkę. To znaczy płaskie brzuchy i spory biust. Aby osiągnąć bardzo szczupły wygląd, często idolki mają, popularne są na całym świecie te diety koreańskie, idoli i ich treningi i właśnie przez to często idolki mają niedowagę i tutaj nawet na zdjęciu pokazane jest, że średnia idolka waży 46 kilo, co jest bardzo, ale to bardzo mało, szczególnie jeżeli policzymy BMI, dodamy do tego ich wzrost. Jeszcze tak z takich ciekawostek, z tego co słyszałam, oglądałam wywiady również z innymi ludźmi mieszkającymi w Korei, którzy byli troszkę pulchniejsi, to mają oni o wiele więcej trudności właśnie w tym kraju, z racji tego, że po prostu zwraca się uwagę na wagę i czasami może być nawet tak, że ktoś, no powiedzmy bliższy znajomy podejdzie do ciebie i pomaca cię po brzuszku. I jaki fajny brzuszek. No niekomfortowe, ale nie jest to coś jakby piętnowanego w Korei, bo tak po prostu jest. I na koniec będziemy mieli oprócz wagi i teraz kolor skóry. I jak zapewne wiecie, jasna skóra jest po prostu must have'em w Korei. W szczególności jasna skóra, która wygląda na taką promienną i szklaną. I nazywa się to dollification i ten termin też wyjaśnimy już później. Teraz możemy, jeżeli mówię za szybko, to nie wiem w sumie, ale nie będę zwalniać tempa. Podsumowanie takich standardów mamy sobie teraz na zdjęciu, czyli te proste brwi, nos lekko szpiczasty, twarz mała, ale w kształcie V, wypukłe usta, pełne, ale nie takie duże, zbyt duże, no i duże oczy i podwójna powieka. I teraz tak z czystej ciekawości porównajmy sobie zachodnie standardy do tych koreańskich standardów. I tutaj mamy, jeżeli chodzi o zachód, mamy opaloną skórę, przeciwieństwo, jasna skóra w Korei. Stonowane szczupłe ciało, bardzo szczupłe ciało, ale również stonowane w Korei. Duży biust na zachodzie, tak samo w Korei. Mała talia, ale duże biodra na zachodzie, a figura S w Korei. Nieskazitelna cera powtarza się i na zachodzie, i w Korei. Wysokie kości policzkowe na zachodzie. Inne są standardy w Korei, bo kości policzkowe nie są pożądane. Lepiej, żeby były po prostu te policzki pulchniejsze. Ale standardy standardami. I mamy tutaj przykład wokalistki Wasa, która nie wpisuje się w te standardy. Nie tylko ze względu na jej wygląd, czyli trochę większe proporcje, opalone ciało, ale również po prostu ze względu na bezpośredniość, tą odwagę w wywiadach i po prostu walenie prosto z mostu. Dobrze. I teraz Dorotka omówi mężczyzn. Okej, skoro już mogę przejść do swojej części, to przedstawię ją w sumie na razie w paru slajdach. Więc każdy z nas, właśnie rozmyślając nad ideami piękna, ma w głowie pewne wzorce i wpływ na te wzorce wywiera przede wszystkim kultura, w której się wychowujemy. I dlatego też standardy piękna w różnych zakątkach świata, odnoszące się do obydwu płci, różnią się od siebie. Nawet w czasach globalizacji, gdzie właśnie mamy do czynienia z przenikaniem się kultur, nadal można zauważyć, że istnieją różnice między tymi standardami. I chociaż te standardy w ostatnim czasie upodobniły się do siebie,
to nadal możemy dostrzec znaczące różnice w postrzeganiu przez ludzi piękna właśnie między poszczególnymi kulturami. I teraz przechodząc do tego slajdu, troszeczkę się pośpieszyłam z poprzednim. Tak, jeżeli chodzi o krótką historię tych standardów w odniesieniu do koreańskiej kultury, to można właśnie zauważyć, że sięga ona czasów nawet Hwara, czyli do nas nie bardzo odległa przeszłość, bo 540 do 935 rok, tak mniej więcej. I Hwarang oznacza ogółem kwiat młodości lub kwiat młodego rycerstwa. I do tej grupy należeli właśnie młodzi arystokraci, których wychowywano do późniejszej służby wojsku. No i ta grupa otrzymała takie określenie ze względu na charakteryzujący ją atrakcyjny wygląd. Przechodząc dalej do następnego etapu, to właśnie mamy nawiązanie do kwiatu można właśnie również zauważyć w latach 90. XX wieku, czyli w momencie, w którym japońskie mangi i anime stały się bardzo popularne w Korei. No i właśnie one wywierały wpływ na obecnie postrzegany, na obecnie nam znany wizerunek mężczyzny w Korei. I wizerunek ten najlepiej charakteryzuje określenie honna. Oczywiście moja wymowa troszeczkę jest zła, aczkolwiek to jest ciężko wypowiedzieć. Ale tak czy siak oznacza to flower boy. I określenie to powróciło do koreańskiej kultury, tylko że tym razem w troszeczkę innej formie, o czym przekonacie się w sumie już niedługo, ponieważ o tym też będziemy mówić. I tak. Tym, na czym się dzisiaj skupię, jest postrzeganie męskości przez Koreańczyków. Jeszcze w latach 80. i 90. można było mówić, że Zachód i Wschód postrzegały męskość w podobny sposób, w bardzo podobny sposób. W Korei można powiedzieć, że wizerunek ten kreowała też poniekąd służba wojskowa. I tak, w końcu w latach tych standardach był wygląd silnego mężczyzny, twardego, dobrze zbudowanego, właśnie w obydwu tych zakątkach świata. Niemniej percepcja ta zaczęła się zmieniać w Korei w połowie lat 90. I właśnie było to za sprawą głównie przemysłu rozrywkowego. No można powiedzieć, że nawet w późniejszym okresie bardzo znaczący wpływ miał już koreański pop, o czym będziemy mówić. I tak, męskość zaczęła zmieniać swoje oblicze i przybrała ona formę właśnie bardziej hybrydową, czyli połączyła pojęcia delikatności, łagodności z męskością. Tutaj możemy nawet zauważyć na przykładzie, nie wiem czy... przesunę na wszelki wypadek, bo nie jestem pewna, czy te ikonki coś nie widać z wideo. Aczkolwiek po prawej stronie mamy Hyeola z Super Junior i właśnie widać, że on ma takie bardziej delikatne rysy twarzy w porównaniu z panem obok, który te rysy ma jednak mocniejsze. I teraz tak. Ta delikatność oraz łagodność nie powinny być jednak utożsamiane ze słabością ani z kobiecością, ponieważ koreański ideale piękna, który odnosi się właśnie do mężczyzny, nadal figuruje dobrze zbudowane ciało. I po prostu męskość w kanonie koreańskiego piękna nie jest już stricte postrzegana według odmiennych od siebie spektrów usytuowanych na obydwu końcach linii osi. Ten schemat zmienił nieco swoje zasady, dlatego też nie można przypisywać pewnych cech stricte do jednej płci. Można powiedzieć, że również z tego powodu kanon piękna w Korei Południowej jest może nie tyle jeden, co... Ale w sumie powiedzmy tak, że jeden za obydwu płci, a przynajmniej do momentu, w którym nie mówimy o ogólnej prezencji człowieka, czyli chodzi tutaj o to, że kanon piękna będzie zmieniał swoje standardy w odniesieniu na przykład do budowy ciała. I to zostaną po prostu, nazwijmy to, sfery, które dalej się będą rozdzielać. Może te granice między kobiecością a męskością będą się bardziej zacierać ze sobą, aczkolwiek one nadal będą pozostawały rozróżnione. Nadal będą pewne granice, których się nie przekracza. I teraz tak. Tak jak wcześniej mówiła koleżanka, koreański kanon piękna obejmuje między innymi małą twarz. W przypadku mężczyzn właśnie o delikatniejszych rysach, bez oznak zarostu.
Obejmuje on również duże oczy, proste brwi. Uwaga, taka mała informacja dla pań. Obejmują one lat. Kanon ten obejmuje również podwójną powiekę, szczuplutki wąski nos, pełne usta, oczywiście górna warga, tak samo jak w przypadku kobiet węższa. Ostra linia szczęki, właśnie w kształcie litery V jest najlepsza, oraz blada skóra. Jeżeli chodzi o kolor skóry, to właśnie bladość utożsamiana była z elitami, osobami, które stały wyżej w hierarchii społecznej. Stąd też wychodzi to dążenie Koreańczyków do bladej skóry. Ponadto mężczyzna w Korei powinien być wysoki i szczupły, ale w tym samym czasie dobrze zbudowany. Czyli jeżeli on ma widoczne mięśnie brzucha, czyli abs, to jest nawet bardzo pożądane. No i widać to głównie też w mediach. Wszyscy idole, modele, aktorzy, właśnie od nich te cechy też są bardzo pożądane. O ideale piękna odnoszącego się właśnie do mężczyzn nie mówi się aż tak wiele, a przynajmniej nie w aż tak klarowny sposób, jak mówi się o nim w odniesieniu do kobiet. Dlatego też nie ma jasno zdefiniowanych wytycznych dla panów. Jeżeli ktoś kiedyś próbował szukać sobie na internecie takich dokładnych danych, wytycznych, nazwijmy to wytycznymi, to bardziej wiadomo, o co chodzi, to po prostu ich nie znajdzie. One są bardziej ogólnikowe. I tak jak widać było to w poprzedniej części prezentacji, kobiety inaczej się traktuje pod tym względem. Tam są dane już naprawdę szczegółowe, u mężczyzn już są troszeczkę mniej. Tak czy owak, można zauważyć, że powyższe cechy są cechami docelowymi wśród obydwu płci. I często w takich zespołach k-popowych, właśnie to jest najlepszy przykład, pozycja wizuala, nie lubię trochę tego określenia, ale niemniej jest to osoba przyciągająca panów swoim wyglądem, jeżeli już mówimy o takiej, no, nie jest to wygodne określenie, ale tak czy siak wizuale otrzymują pozycję, tą otrzymują osoby, które charakteryzują się powyższymi atrybutami. A teraz tak, skoro znamy już obecne standardy piękna w Korei Południowej, to możemy przejść sobie do następnego punktu naszej prezentacji, czyli wpływach, jaki wizerunek wybiera na społeczeństwo i w sumie vice versa, bo to nigdy nie jest tak, że tylko jedna strona drugą wybiera wpływ, a wręcz obydwie na siebie. Dokładnie. Jak wiemy, standardy piękna nie są stałe i zmieniają się pod wpływem różnych czynników, ale ten jeden czynnik, czyli media, chcemy zwrócić na największą uwagę na niego właśnie. I to właśnie one kreują nierealistyczne standardy piękna, wpływając na psychikę społeczeństwa, kształtując ogólnie ich preferencje i oddziaływując na podświadomość. Bo przecież social media, telewizja, reklamy, czy tam na przykład teledyski k-popowe są wszędzie i codziennie pochłaniamy treści, które się w nich znajdują, prawda? Przyglądamy się właśnie teledyskom i no, kto by nie chciał być jak Rose Blackpink, prawda? Na przykład oglądamy programy rozrywkowe, w Korei bardzo popularny Get It Beauty, program ogólnie modowy powiedzmy, na tematy makijażowe, pielęgnacja ciała, moda i tam guru właśnie z Korei omawiają różne trendy, dzielą się spostrzeżeniami i wiedzą w nim, więc no, chcemy uczestniczyć w tym i chcemy podążać za tymi trendami, które są wyznaczane przez na przykład takie programy. Obserwujemy również aktorów w filmach i serialach, choćby pierwsza lepsza drama, tutaj była bardzo popularna True Beauty, która pokazuje, że dziewczyna zostaje bardziej doceniona jednak i lubiana wtedy, kiedy ma ten makijaż na sobie, bo już bez makijażu to jednak nie, to nie chcemy. Już mniejszą po prostu uwagę zwraca. I również w tej dramie są też bardzo przystojni aktorzy, którzy zostali wybrani do tych ról. I tak sobie możemy pomyśleć, ale co dopiero widzą konsumenci w tych reklamach promujących jakiś tam produkt za pomocą tych idealnie wyglądających modeli. No chcę być taki jak on, więc muszę kupić ten produkt. No i tak działa podświadomość. I w ten właśnie sposób przy użyciu takich środków media utrwalają, kreują i umacniają te standardy piękna, takie jak, przypuśćmy, szczupłość, bo to jest bardzo szeroki temat. Koreańczycy, ale oczywiście w sumie też my, prawda,
są eksponowani na wizerunek określonego i wyidealizowanego standardu piękna. Niestety według badań właśnie wizerunek idola, gwiazdy prezentowany w mediach koreańskich sprawia, że poszczególne osoby chcą po prostu wyglądać jak oni, ale nie tylko chcą wyglądać, po prostu wpływa to na ich samopoczucie, na sposób postrzegania własnego ciała. No, pojawiają się kompleksy, ciągle porównywanie się z innymi. No, kto nie słyszał na przykład, no, już z naszego podwórka, że ach, no nie, chciałabym wyglądać jak ja, muszę ćwiczyć tak jak ona. No i tu się pojawia zachwianie samoakceptacji, trudności z na przykład pokochaniem siebie, co mnóstwo kampanii BTS również w niej uczestniczyło. Pokochanie siebie, chęć zmiany, brak zadowolenia z wyglądu własnej sylwetki, smutek się pojawia, po prostu katowanie się restrykcyjnymi dietami. No i to wszystko może prowadzić po prostu do zaburzeń odżywiania, depresji, do no, różnego rodzaju już chorób. Także no, nie za ciekawie, jeżeli chodzi o ten wpływ. Tak samo mężczyźni ulegają właśnie coraz mniejszej presji, przez co dobrowolnie też decydują się podejmować kroki, które właśnie pomogą im spełnić te standardy piękna, które wyznaczane są też poniekąd nie tylko przez media, przez wytwórnie, ale też częściowo przez społeczeństwo, bo mimo wszystko społeczeństwo też podąża za tymi standardami, więc mamy tutaj pewnego rodzaju błędne koło. No i jeżeli chodzi o formy, które właśnie dzięki którymi widzimy, że coś jest mimo wszystko nie tak, to są nie tylko różnego rodzaju nierzadko drastyczne diety, ale również masa ćwiczeń, operacje plastyczne w pewnym stopniu, chociaż już w nieco mniejszym. Tak, przeważnie można zauważyć, że te elementy decydują o sukcesie również idoli, o dalszym ich życiu, poziomie zadowolenia z tego, kim są i co mają. No i dla przykładu tacy idole... troszeczkę się zamieszałam, ale jeszcze raz zacznę zdanie, to będzie ok. Dla przykładu presji tej ulegli też idole tacy jak Tianjin ze Stray Kids. Tu obniżę, żeby nie jestem pewna, czy widać. Właśnie widać też te zmiany po prostu w wadze, głównie w wadze u mężczyzn jest to zmiana głównie w wadze. Dongkyok z Icon, tutaj nawet bardziej drastycznie widać tą zmianę. Ujong z Aitiz. I jeszcze jedną się podzielę, żeby też nie podać tych przykładów za wiele. I tak. W większości tych przypadków właśnie mamy do czynienia z pogonią za idealną, szczupłą sylwetką, o czym mówiłam. Przy czym jest on stanowi również przykład osoby, która była skłonna poddać się operacji plastycznej, żeby po prostu wyrobić sobie podwójną powiekę. I na szczęście jest też tak, że nie wszyscy idole całkowicie ulegają standardom presji, które wywierają na nich właśnie te standardy piękna i nawet wyrażają wobec nich sprzeciw. To stanowi właśnie pozytywny sygnał, że jednak coś może się zmienić w przyszłości, w bliższej bądź w dalszej, prawda? No i dla przykładu właśnie w nawiązaniu do tego, do tych poprzednich też zdjęć, które pokazywałam, Jin Hwan z Icon stanowił wsparcie dla Dongkyoka i wyraził sprzeciw właśnie dietom, bo w pewnym momencie no, wygląd Dongkyoka, zaraz go nawet pokażę jeszcze raz, robił się po prostu przerażający, bo widać było, że policzki miał zapadnięte, zaczęły coraz bardziej wystawać kości. No i powiedzmy, że Jin Hwan namawiał go też do jedzenia, czyli sprzeciwiał się tym ideałom piękna i tym negatywnym skutkom. To był po prostu przykład również dla fanów, nie tylko zagranicznych, bo oni bardziej troszeczkę rozumieją to, że takie dążenie do tego piękna jest szkodliwe, ale też dla koreańskich, a o Korei głównie mówimy. I tak samo członkowie Super Junior stanowili oparcie dla Yesonga. Sprzeciwiali się oni właśnie drastycznym dietom Yesonga, bo można powiedzieć, że on w pewnym momencie, mając całkowicie zapchany dzień jakimiś aktywnościami związanymi z comebackami czy celowymi aktywnościami, on po prostu potrafił cały dzień nie jeść tak przez kilka dni. Właśnie z tego też względu, że kiedyś tam był bardziej pulchniutki,
i po prostu też no, nie był aż tak popularny w zespole i to też wywarło na nim taką presję, że po prostu żeby poprawić tą sytuację, stać się bardziej atrakcyjnym dla fanów, tylko ciągnąć tych fanów i osiągnąć większy sukces, postanowił też sunąć. I jeszcze takim drugim przykładem, też się upadlinio, bo niestety to jest jedyny taki przykład, który wynalazłam, była właśnie też sytuacja z tą pojedynczą powieką, tą operacją plastyczną, ponieważ się upadlinio mówiło też w jednym programie o tym, programie albo w którymś show swoim. W każdym bądź razie jest on właśnie się chwali. Mówił o tym, że chciałby mieć właśnie tą podwójną powiekę i może by się poddał właśnie takiej operacji plastycznej. A się podwójnie o tym zaprzeczyło. Oni nie chcieli, żeby się poddał, bo dla nich to był powiedzmy atut. To był atut Jesia. To właśnie koreańska pojedyncza powieka. No i właśnie widzimy, że się podwójnie dało przykład na to, że standardy piękne są szkodliwe. W sumie nie tylko oni, ale w tym przypadku właśnie o nich mówimy też. No i że te standardy ingerują w postrzeganie własnych cech, które inni mogą postrzegać jako atut, podczas gdy osoba, która posiada te cechy, zaś określa ją jako wadę, która wymaga korekty, właśnie dlatego, że w standardzie piękna jest tak ona określana. I w sumie teraz oddam głos koleżance. Dziękuję Ci bardzo. Określiłam sobie to normalni zjadacze chleba, ale chyba powinnam tutaj użyć normalni zjadacze ryżu, chociaż to też stereotypowo, ale tak jak się uśmiechniecie pod nosem, to nic nie szkodzi, poniedziałek, trzeba się zabawić. Mówimy o stereotypach, więc no niestety żargon. Bardzo idealnie. Czyli normalni zjadacze ryżu w Korei nie są w stanie sprostać tym wymaganiom sylwetki, które przedstawiłyśmy i które sugerują reklamy produktów czy posty w social mediach. Media przedstawiając te sylwetki jako pożądane, piękne, sugerują, że jeśli my tacy nie jesteśmy, no to powinniśmy się zmienić, powinniście kupić ten produkt i stać się tacy jak oni. Na różnych platformach społecznościowych widzimy i możemy znaleźć komentarze, jak ludzie oceniają i nękają wygląd kobiety tylko dlatego, że nie pasuje ona do tych ich własnych standardów, powiedzmy, albo tych standardów, które zostały określone przez społeczeństwo, wykreowane przez nich, no bez sensu. Ludzie wywierają presję na sobie nawzajem i normalizują to wyidealizowane oblicze kreowane przez media. Co więcej, w Korei odzwierciedla się również w ilości operacji plastycznych, które po prostu, jak wspomniała Dorota, poprawiają drobne defekty twarzy, jak nos, oczy, policzki czy tam powieka. I to właśnie nie bez powodu Korea słynie z tych najlepszych chirurgów plastycznych i z rosnącej popularności właśnie operacji plastycznych. Wydaje się, można powiedzieć, tak wysunąć wniosek, że naturalna piękna kobieta, ale nie będąca odzwierciedleniem oczekiwań, będzie chciała być piękna w oczach większości społeczeństwa, tak? Ponieważ wygląd w Korei po prostu ma duże znaczenie. Czy na przykład na rozmowie o pracę, nawet w korporacji, to nie, że wyglądem, tylko w korporacji, czy po prostu na ulicy. I tutaj mamy przykład bardzo ciekawy z artykułu, czy po lewej stronie widzicie, przykład z artykułu, w którym dziewczyna opowiada historię i ogólnie skracając ją, mówi o ojcu, który po prostu wychował się na tych tradycyjnych standardach piękna koreańskich i często jej powtarzał i w dzieciństwie, i jak już była dorosła, że ona no, troszkę jesteś otyła, chyba powinnaś schudnąć, a jej waga była no, idealna, BMI miała dobre, wszystko miała dobre, tylko nie odpowiadała tym standardom piękne. A tutaj po prawej stronie, a propos właśnie operacji plastycznych, możemy zobaczyć, jak bardzo zmieni się twarz osoby, która przeszła te operacje plastyczne. No i widzimy, wszystko poprawione, znaczy wszystko poprawione. Kształt szczęki i takie rzeczy. Podsumowując, już tak na koniec, media społecznościowe okazały się zupełnym przeciwieństwem celu. Stopniowo zaczęły wyznaczać te standardy piękna i wpływać na samoocenę ludzi, a także ich skłonności do depresji, lęku z powodu niezadowolenia z obrazu własnego ciała. Powodem tego jest też fakt, że mózg jakby traktuje informacje o sobie jako nagrodę, a wiele osób jest wrażliwych z natury na istotne informacje i wizerunek społeczny.
i w ten sposób traktują te informacje jako ocenę ich pozycji społecznej i reputacji. Oddaję głos. Teraz nie jest jednak tak, że media wywierają jedynie negatywne wpływy na południowo-koreańskie społeczeństwo. I mimo iż te negatywne wpływy nadal przeważają, to jednak celebryci domagają się zmian, które następnie widać w społeczeństwie. No i mówiłam już wcześniej, że nie jestem pewna, czy nakreśliłam właśnie tę sytuację, że w tej prezentacji głównie skupiłyśmy się na muzyce koreańskiej, ponieważ powiedzmy, że te media są najbardziej powszechne, najbardziej popularne i po prostu pozostawiają największy impact. I wracając właśnie do naszej prezentacji, dla przykładu K-pop miał wpływ na zmianę postrzegania męskości przez południowo-koreańskie społeczeństwo, o czym już mówiłam. I wcześniej mężczyzna był zobligowany do radzenia sobie ze swoimi emocjami poprzez włączenie ich w sobie. Musiał być twardy, silny, nie okazywać uczuć, nie płakać, nie mógł używać kosmetyków. Niemniej w mediach percepcja ta się zmieniła i teraz mężczyzna może być bardziej uczuciowy, ale też uważajmy, bo nie za bardzo, bo jednak w dalszym ciągu mamy te dwa spektra, że coś jest bardziej męskie, bardziej kobiece i te granice dalej, chociaż są troszeczkę zatarte, to jednak one dalej są bardzo dobrze widziane. Tak samo make-up nie jest dla mężczyzny czymś dziwnym, niedostępnym. Produkty do pielęgnacji skóry są nawet bardzo mile widziane, ponieważ świadczą o tym, że mężczyzna dba o siebie. Chociaż nadal można dostrzec percepcję, że nadmierne ich używanie pozostaje właśnie niemęskie, czyli to, o czym w sumie mówiłam przez cały ten czas. Make-up używany jest też przede wszystkim w showbiznesie i to właśnie dzięki niemu stał się on akceptowalny również wśród mężczyzn urodzonych po 1990 roku. W Korei Południowej nie kwestionuje się męskości oraz seksualności na podstawie make-upu, między innymi, ponieważ wielu celebrytów, których słucha młodzież, prezentuje androgeniczną urodę, czyli urodę, która łączy ze sobą cechy kobiece z męskimi. I ta uroda właśnie jest prezentowana jako akceptowalna forma wyrażania siebie. Okej. Okay. Tak, ponadto celebryci łamią również normy związane z płcią. Coraz częściej idole decydują się na pokonywanie barier oraz lekceważenie krzywdzących standardów, między innymi poprzez zakładanie ubrań, które przypisywane są dla tej drugiej płci, czy też stosowanie przez mężczyzn mocniejszego już niemęskiego makijażu. I właśnie dla przykładu ETVX ze Stray Kids jest dla jednego ze swoich wywiadów, tylko nie pamiętam już z którym magazynem, bo to chodziło o to, że razem z Hyunjinem robili zdjęcia dla pewnego magazynu i właśnie w wywiadzie z nim powiedział, że noszenie damskich ubrań przez modeli jest cool. Tak samo opowiedział się za przyciągającymi wzrok fryzurami oraz make-upami, które noszą modele. I przyznał również, że podoba mu się moda, która przekracza granice i wyobraźnię. I zdjęcia, które właśnie widzicie, przedstawiają, w jaki sposób Felix przekracza te granice wyznaczone przez płeć, między innymi przez białą maskarę, którą możecie zobaczyć na tym wyższym zdjęciu, którą ma na rzęsach, czy też te klejnociki, które ma pod okiem. Nikt ich nie uzna za coś, co mężczyzna powinien nosić, co po prostu jest męskie. To jest bardzo kobiece w tym momencie. Tak samo G-Dragon nieraz zakładał spódniczki i był nawet modelem damskich torebek. Tylko nie znalazłam niestety informacji, dla kogo był modelem. I teraz troszeczkę bardziej kontrowersyjny przykład. Jokwona z wokalistę 2AM, który pokazał swoim fanom, że nie boi się kobiecości, co widoczne było zarówno w jego zachowaniu oraz wyglądzie. Peruki, pełne makijaże, obcasy, mozda, drag queen w pewnym stopniu, covery damskich choreografii. W jego przypadku nie były to elementy, które miały stanowić jedynie show dla publiczności, ale były dla niego również elementami ekspresji samego siebie.
I teraz przejdziemy sobie do drugiej części naszej prezentacji, czyli opowiemy sobie o seksualizacji zarówno kobiet i mężczyzn. Dobrze. To ja przyjmuję głos. Sposób, w jaki kobiety są przedstawiane w mediach, w dużej mierze wpływa na postrzeganie kobiet i ich ogólną rolę w społeczeństwie. I nadal panuje powszechna praktyka, powiedzmy, stereotypizacji kobiet, pomimo różnych ruchów, która sprawia, że zwiększa się oczekiwania odnośnie do działań i odnośnie ogólnie zachowań kobiet, które bazują właśnie na tych stereotypach. Ale wytłumaczmy na początek, na wstępie, różnice pomiędzy pojęciami seksizm i seksualizacja, bo często one są jednak mylone. I według Cortez, seksizm is an attitude, behavior, institutional arrangement or policy that favors one gender over another. Czyli w tym wypadku seksizm może być po prostu wyrażany na różne sposoby, na przykład poprzez stereotypowe przedstawianie kobiet, o którym wspomniałam wcześniej, i uprzedmiotowianie ich. Seksualizacja natomiast to po prostu świadoma czynność, proces. Seksualizować oznaczałoby narzucać seksualność tam, gdzie jej wcześniej po prostu nie było. Czyli seksizm to pojęcie szersze o różnym natężeniu i może się objawiać właśnie w seksualizacji. I tutaj mamy na zdjęciu widoczne, na zdjęciu tak, poziomy seksizmu. Jakby level pierwszy od levelu pierwszego do levelu piątego. I ten level pierwszy to tu jest już powiedzmy uprzedmiotowienie na wysokim poziomie, to znaczy jesteś dekoracją i w sumie nie powinnaś się odzywać. To się tak już bardzo uproszczam, prawda? No i tu by była między levelem pierwszym a levelem drugim byłaby seksualizacja. Seksualizacja kobiet to ogólnie powszechne zjawisko, z którym mamy do czynienia po prostu wszędzie, w telewizji, branży filmowej, grach wideo, teledyskach, tekstach piosenek, reklamach, no po prostu na całym świecie. Możemy nawet tego nie zauważać, bo po prostu jesteśmy bombardowani tymi hiperseksualnymi obrazami kobiet i po prostu są one wokół nas jak powietrze, którym oddychamy i to właśnie zachęcuje do normalizacji uprzedmiotowania kobiet. Tutaj mamy przykład reklamy z niekoreańskiego podwórka. Nie będę podawać, kogo to jest reklama. Nie zapłacili nam, nie sponsorujemy. I jak widzimy, z biegiem lat po prostu reklamodawcy zmienili to swoje podejście od przedstawiania, powiedzmy, rodzinnych zdjęć w reklamach do zdjęć z oszałamiającymi kobietami. I tutaj widzicie również napis True Beauty is Curved, czyli już nawiązanie do kształtu laptopa, ale również do kształtów kobiecych, które są zaokrąglone. Ale postawmy pytanie, dlaczego? Dlaczego właśnie to? I tutaj w tym nam pomoże piosenka Katy Perry, Sex Sells, czyli po prostu takie portretowanie kobiet się sprzedaje, czyli zwraca uwagę i powoduje zwiększenie zainteresowania, no powiedzmy w szczególności mężczyzn. To samo stwierdzenie będzie dotyczyć nie tylko tych kilkudziesięciosekundowych reklam, ale oczywiście również po prostu dużych produkcji filmowych, teledysków i tym podobnych. No dobrze, jak już zakończyliśmy to krótkie, może trochę przynudzające wprowadzenie, to przejdźmy do naszego faktycznego tematu, czyli w moim wypadku seksualizacji kobiet w Korei Południowej, w mediach i w branży muzycznej. Widząc, że ten seks się sprzedaje, wiele artystów k-popowych po prostu, żeby zdobyć tą większą sławę, powiedzmy, zwiększyć dochody, a nie tylko, nie w sensie, że oni, tylko i wytwórnie, żeby zdobyć po prostu większą liczbę obserwujących, starają się wprowadzać w swój materiał coś bardziej seksownego, w ten sposób poszerzając grono fanów tych idoli i gwiazd. Poszerzając grono fanów, poszerzamy również przychody. I w skrócie to polega na pokazywaniu po prostu większej ilości ciała, ubieraniu prowokujących, powiedzmy, strojów na występy, ale też do teledysków. Jeśli w ogóle, bo to dość kontrowersyjne, jeśli w ogóle ubiór może być prowokujący, prawda? Jakieś sztywne ruchy czy zachowania, teksty piosenek, no i tym podobne.
wspomnijmy sobie o ulalkowieniu, powiedzmy na polskie przetłumaczając. I ogólnie, jeśli ktoś z Was jest fanem K-popu i zwrócił uwagę na klipy promujące piosenki damskich grup K-popowych, to powinien zauważyć właśnie te motywy, na które się opierają. Ulalkowienie i egio. Obydwa te terminy dominują obecnie w społeczeństwie koreańskim, w związku z czym to one budują jakby preferowane zachowania i wygląd kobiet w Korei. Dolifikacja, powiedzmy, ulalkowienie, to nic innego jak porównanie kobiety do manekina i w kręgach zachodnich to byłoby jak do lalki Barbie. Z wyglądu oczywiście. Czyli mała twarz, natural D-cup, breast, and a pronounced waistline is called the mannequin body. To jest cytat z znanego tekstu na ten temat. Natomiast termin egio jest definiowany przez Puzer as a complex of performance of lovability and cuteness, czyli do kochania i słodkie. Podsumowując to, co wcześniej powiedziałam, czyli egio i ulalkowienie, idolki są przedstawiane przez agencje, które kontrolują znaczną większą część ich życia jako jednocześnie uległe, niewinne i dziecinne, ale dostępne seksualnie. I tu również pozwoliłam sobie zacytować panią profesor z Wydziału Studiów Azjatyckich, Sarah Bott, z Uniwersytetu British Columbia. Teraz może wspomnę jeszcze krótko, że przejdziemy do przykładów, aczkolwiek jeszcze chciałam powiedzieć, że przy analizowaniu tych przykładów będę posługiwać się kategoryzacją kategoriami występującymi w seksizmie w reklamach. Po prostu posłużyłam się jako wzorem. Przejdźmy sobie do Blackpink. I tutaj mamy dość kontrowersyjny przykład z tego roku. Również artykuł tutaj, którego tytuł widzicie, jest z tego roku. Czyli to, jak Lovesick Girls, czyli ich piosenka, nadmiernie seksualizowała pielęgniarki. I wiadomo, afera się rozwinęła dość szeroko, ponieważ The Korean Health and Medical Workers Union właśnie w Korei wzbudziło ogromny ich sprzeciw i właśnie jakby oni wystosowali prośbę do Blackpink, żeby wzięli odpowiedzialność za to, jak portretują kobiety i w szczególności pielęgniarki. I tutaj aż 78% kobiet z tego zgromadzenia poczuło się jakby obrażonych tym, jak zostały sportretowane właśnie tam. I tutaj możemy zobaczyć, że już Blackpink jakby jest sportretowane dość seksualnie. I tutaj możecie zobaczyć, jak odpowiedzieli na te zarzuty, wytwórnia jak odpowiedziała na te zarzuty. Więc no, to nie było ich intencją, ale chcą zaznaczyć, że jakby teledyski K-popowe to jest osobny gatunek, to jest sztuka, więc jakby wolność sztuki tu się liczy, aczkolwiek oni chcą wziąć pod uwagę te uczucia innych i nie pomyśleli po prostu, że tak może być to postrzeżone, tak może być odebrane, przepraszam. Tak może być odebrane. I w związku z tym jeszcze, żeby zatrzymać jakby tę nadmierną seksualizację, powstały różne hashtagi w social mediach, na przykład hashtag nurses are not costumes, hashtag stop sexualizing nurses and hashtag nurses is a profession. Czyli bardzo duży odzew na seksualizację. Pomówmy sobie również o kamerze, która podczas występów i w teledyskach jest po prostu kierowana na intymne części ciała, na po prostu te części ciała, które zwracają największą uwagę, szczególnie płci przeciwnej. I ten cytat jakby idealnie odbiera to, co mogłabym powiedzieć w pięciominutowym przemowie, czyli the woman's beauty, her very disability becomes a function of certain practices of imagining, framing, lighting, camera movement and angle. Czyli wszystko jest skierowane po to, żeby ludzie, wiadomo, oglądali
i żeby podkreślić na przykład piersi, żeby podkreślić tyłek, podkreślić intymniejsze części ciała, podkreślić to, jak podczas choreografii na przykład idolki k-popowe dotykają się. No, ma to dość duże znaczenie, jeżeli o to chodzi. Kolejnym przykładem będzie teledysk Yuna Lip and Hip. No i jak widzicie na zdjęciach, też bardzo wymowna choreografia, wymowne stroje, wymowne poruszanie kamerą na klipie, czyli sugerowanie, po prostu takie dość subtelne tutaj pokazanie bielizny, no pokazanie tylnych części ciała, nieodkrytych, ale jednak sugeruje, że ten klip został jednak stworzony, żeby przyciągnąć uwagę mężczyzn. I po prostu większości momentów kamera jest skierowana i skupiona na pupach, jak widzimy na twerkowaniu i na intymnych tych momentach, gdzie rozwierają nogi. Jeżeli chcecie, no to możecie, wiadomo, wpisać sobie tytuł i zobaczyć sami. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o tę kategoryzację w seksizmie, no to jest drugi stopień, czyli lekkie ruchy związane z wskazywaniem na części ciała i subtelne, lecz są te ruchy subtelne, lecz sugestywne. Zaznaczenie po prostu ciała, przejechanie linią, mimika twarzy też i również poziom 10, czyli ten najwyższy, no niestety, czyli już maksymalne uprzedmiotowienie po prostu służy do zaspokojenia potrzeb. I kolejnym przykładem również będzie teledysk Stellar Vibrato i tutaj jakby na zdjęciach widać, o co mi chodzi, podobnie jak w Hyunach Lip Hip, bardzo sugestywne elementy, sugestywny ubiór, mimika twarzy, również kamera skierowana na intymne części twarzy, czy na pupę, czy tutaj na piersi, no, pokazanie nóg w tej okazałości, przejechanie ręką po nogach. No tutaj choreografia robi swoje. Następnie możemy sobie powiedzieć troszkę śmieszniej, trochę w śmieszniejszym kontekście, bo zaczniemy mówić o cameraman enjoys the job too much. Właśnie, ten tytuł jest troszkę prześmiewszy, że niby pan, który obsługuje kamerę, za bardzo się cieszy z tej roboty. I jak widzimy, tutaj akurat zrobiłam screeny z różnych występów i tutaj no pupa, na części ciała, od dołu. Wszystko jest zwracane uwagę na to, jak wygląda kobieta i raczej na twarz również, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest w sumie w większości pokazanie. Zwrócenie uwagi mężczyzn, powiedzmy to. Dobra. I tutaj mamy przykład Irene z Red Velvet. I tutaj, jeżeli chodzi o stroje po prostu, tak jak były wspomniane wcześniej, że stroje są sugestywne, tutaj w tym wypadku są krótkie i widać, że ona chce trochę zniżyć ten poziom tej sukienki, ale nie może, bo ona jest tak krótka i bardzo czuje się niekomfortowo na tych dwóch zdjęciach, możemy to zobaczyć. A teraz może coś takiego, co jeżeli są osoby delikatne i nas to oglądają, no to wolałabym, żebyście po prostu to ominęli i tego nie czytali. Ja tego nie przeczytam, bo po prostu byłoby mi wstyd za te osoby. Powiedzmy sobie szczerze, że to już jest za mocne nawet dla nas. Po prostu zostawimy 2 minutki na przeczytanie, 1,5 minutki na przeczytanie, jeżeli ktoś rzeczywiście chce przeczytać, bo tak, to jest naprawdę mocny komentarz, jeden, drugi, w sumie trzeci. I one są naprawdę sugestywne, one są... Jeszcze jeżeli czyta je kobieta, to tym bardziej. One są degradujące, tak bardzo prosto mówiąc. No a śmieszne jest to, że też widziałam pod spodem, pod tymi komentarzami, fakt, no, że ktoś tam komentował, że nie powinien tak się robić, coś takiego, i ktoś mu odpowiedział, no ale przecież by podziękował potem. Ja takie, okej, dobrze. No nie.
Dawaj, Dorotka, krzyżyki, bo nie będziemy tego, nie będziemy takiego, takich komentarzy akceptować. Do widzenia w slajdzie. Reportujcie takie komentarze. Dokładnie. Kasiu, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. W takim razie ja powiem troszeczkę tutaj o seksualizacji nieletnich w K-popie i teraz skupię się na kobietach, a właściwie dziewczynach, a później w drugiej części, jak będę mówić o mężczyznach, będę mówiła też o chłopakach nieletnich. Jeżeli chodzi o seksualizację akurat tej dziewczyn, to możemy zacząć właśnie od Produce 101. Był to program, w którym młode trainees z różnych wytwórni były wysłane do programu i po jakimś czasie miały zadebiutować jako na rok, jako zespół. No i najpierw musiały przejść różne etapy eliminacji, gdzie robiły na przykład dance covery albo piosenek covery też. I bardzo często były to właśnie dziewczyny nieletnie, które musiały tańczyć bardzo wyzywające tańce, śpiewać też piosenki, na przykład był przykład piosenki Side to Side Ariany Grande, gdzie jedna z dziewczyn, która miała 16 lat, musiała tańczyć dość wyzywająco. I to wszystko podobno było zrobione tylko po to, żeby zadowolić męską publikę. Więc to tylko świadczy o tym, jak bardzo seksualizowane są małe, młode dziewczyny. Na następnym slajdzie z kolei tutaj widzimy zdjęcia Juny z ITZY i Tsui z Twice. Obie dziewczyny są z YG Entertainment, JYP, przepraszam, Entertainment. Filmik, w którym tańczy w windzie, został wystawiony zaraz przed jej debiutem, kiedy miała 16 lat. Jest bardzo skąpo ubrana, dodatkowo rusza się bardzo seksualnie. Czemu to było zrobione? Nikt nie wie. Tak naprawdę 16-letnia dziewczyna nie powinna być wystawiana na takie komentarze, które potem zostały właśnie skomentowane jej występ. I tak samo jest z Juną, która zadebiutowała też w bardzo młodym wieku, ponieważ chyba 16-17 lat miała, jak zadebiutowała. I taka sama sytuacja, skąpe ubrania podczas występów, które no, podkreślają jej figurę, ale ona jeszcze nie jest nawet pełnoletnia, co doprowadza do tego, że ludzie komentują. I to starsi mężczyźni też komentują właśnie jej figurę i to, jak wygląda w bardzo niesmaczny sposób. I na następnym slajdzie mamy tutaj szybki przykład reklamy. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć całą reklamę, możecie ją wyszukać spokojnie na YouTubie. Krótko mówiąc, jest to reklama Ellie Gross, która miała 11 lat podczas nakręcania tej reklamy i jest to reklama lodów. Po czym, jak wyszła ta reklama, zaczęły się pojawiać w internecie komentarze bardzo seksualizujące 11-letnią dziewczynę. W tym przypadku były to komentarze mówiące, że osoby, które bardzo seksualizowały ją, broniły się tym, że miała makijaż, miała szminkę, kto nakłada 11-letniej dziewczynie szminkę, albo jeżeli sukienka była wyzywająca. Firma, która nagrała tą reklamę, argumentowała to wszystko tym, że makijaż ma taki sam jak wszystkie modelki dziecięce. Sukienka tak samo jest z firmy, którą modelką dziecięcą jest Ella Gross, więc tutaj absolutnie jakby te argumenty nie mają jakiejkolwiek podstawy, jakby nikt tutaj nie seksualizował w tej reklamie. A sytuacja wymknęła się spod kontroli do tego stopnia, że rodzice Eli musieli wystawić oświadczenie z prośbą, żeby zaprzestali seksualizować jej 11-letnią córkę. Można tylko pomyśleć, jaką ogromną traumę może to spowodować u tak młodej dziewczyny, kiedy jest wystawiona na takie komentarze w internecie. I to jest akurat tyle, jeżeli chodzi o dziewczyny. Na pewno jest dużo więcej przykładów, ale też chcemy porozmawiać o innych rzeczach. I tutaj przejdziemy właśnie do seksualizacji mężczyzn. Jak już było o seksualizacji kobiet w branży muzycznej, to też nie możemy o nich zapomnieć, o mężczyznach. Przeglądając internet można trafić naprawdę na coraz więcej artykułów dotyczących seksualizacji koreańskich idoli. Jednak przez tą trzecią falę feminizmu bardziej skupia się w tym momencie na aspekcie kobiet, a o mężczyznach bardzo mało się mówi, o seksualizacji prawie nic, a o nadmiernej seksualizacji to można już zapomnieć. W dużej mierze jest to powiązane z podwójnymi standardami. My jako koreańskie społeczeństwo jesteśmy przyzwyczajeni do męskiej swobody pokazywania ciała, co widzimy na następnym slajdzie. Przez lata mężczyźni mogli być i zachowywać się seksownie, nie spotykając się z krytyką, którą doświadczały i niestety dalej doświadczają kobiety. Społeczeństwo jednak zapomina, że takie ignorowanie problemu wpływa bardzo negatywnie na perspektywę tego, co jest odpowiednie, a co już niekoniecznie, zwłaszcza w przypadku młodych idoli, ale o tym już powiemy troszeczkę później. Dużym problemem jest właśnie mentalność fanów,
a najczęściej niestety fanek, które komentują pod postami na Instagramie, live'ach, czy nawet filmikach na YouTubie, komentarze, które są bardzo niestosowne. Tutaj mamy przykład akurat jednych z takich bardziej niewinnych komentarzy, które znalazłam. Możecie je sobie przeczytać. Prawda jest taka, że jest dużo więcej innych takich komentarzy bardzo niestosownych, ale bardzo często są od razu reportowane przez innych fanów, ponieważ one naprawdę przekraczają granice już takiego smaku wręcz nawet, jeżeli chodzi o komentarze. Prawda jest taka, że kobiety, znaczy fani, fanki komentują to i uważają, że wszystko jest w porządku, tylko dlatego, że komentują mężczyzn, ponieważ gdyby takie komentarze pojawiły się w takich ilościach pod postami czy live'ami kobiet, koreańskich idolek, wtedy osoby komentujące byłyby uznawane przez resztę za złoczyńców czy pedofili. I ja wiem, że to słownictwo wydaje się dość mocne, ale te komentarze również potrafią być naprawdę bardzo intensywne. I tak, ze względu na to, że stanowcza większość osób uznaje, że to jest coś normalnego, seksualizacja męskich idoli nie jest postrzegana jako rzeczywisty problem, a w wyniku tego koreańskie wytwórnie wykorzystują też ten motyw seksualizacji idoli w celu przyciągnięcia nowych fanów, jakby robią z tego taką maszynkę do produkowania pieniędzy. Może nie byłoby to takim problemem, gdyby artyści sami chcieli promować taki image. Niestety jednak często można zauważyć, że czują się niektórzy niekomfortowo podczas występów lub niekoniecznie podobają się też pomysły wytwórni. I jeden z członków AGES wypowiedział się podczas jednego z programów na temat, właśnie na ten temat. To be honest, Inception. If Song Ho-hyang didn't show his abs, it wouldn't have been so popular. I też wcześniej wspomniany Song Ho podczas reakcji na teledysk, który możecie zobaczyć w internecie, bo jest dostępny, do Inception powiedział, że to nie był jego pomysł, że uniesienie koszulki, którą wykonał w teledysku, to był pomysł ekipy, to był pomysł ekipy nagrywającej teledysk. I tutaj przechodzimy w takim razie do kolejnego tematu, czyli K-popowe choreografie i dlaczego niektóre z nich są dość problematyczne. Na wstępie też chcę zaznaczyć, że to nie jest atak na żadnego idola czy też zespół, bardziej na wytwórnie za to, że zmuszają często właśnie idoli do czegoś takiego, co sprawia im dyskomfort. Jeśli interesujecie się K-popem, to jest duże prawdopodobieństwo, że zauważyliście pewne choreografie, które są na przerost seksualne. I mam tutaj na myśli takie choreografie jak właśnie Only One of Libido, Artificial Love EXO czy Body and Soul BAP. Tutaj te choreografie są bardzo seksualne. Tutaj możecie widzieć też właśnie pojedyncze screeny, ponieważ no niestety nie da się pokazać tego na screenie za bardzo, ponieważ to są pewne gesty i ruchy, ale w internecie spokojnie możecie to znaleźć. I bardzo często jest tak, że grupy męskie czy solistów mówi się, że mają koncepty mocne albo sensualne, jak na przykład Move, Temina, ale nie seksowne, podczas kiedy kobietom przypisane są bardziej seksowne koncepty. I też jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Szukając przykładów, żeby Wam podać tutaj właśnie podczas prezentacji, sprawdzałam różne filmiki na YouTubie typu Sexy K-pop Choreographies, albo nawet sprawdzałam jakieś listy, sprawdzałam jakieś listy zbanowanych choreografii w programach muzycznych K-popowych. I stanowcza większość z nich to były damskie choreografie, gdzie poszczególne ruchy były bardzo seksualne i zostały one właśnie zbanowane, żeby chronić kobiety. I tutaj był na przykład Up and Down, Exit, gdzie rzekomo były bardzo seksualny ruch biodrami. A jednak męskie zespoły, które w swoich choreografiach mają łapanie się za krocze albo na przykład inne bardzo jednoznaczne seksualne gesty, są uznawane za atrakcyjne i absolutnie nieproblemowe i odpowiednie do programów muzycznych. I ponownie, nie byłoby to problemem, gdyby idole chcieli przedstawiać się w taki sposób publicznie, a niestety wytwórnie od nich tego czasami wymagają i to sprawia im jakby dyskomfort. Jednym problemem jest też to, że mężczyźni są seksualizowani z powodu swoich ubrań. Ubrania też są kolejnym czynnikiem wpływającym na seksualizację idoli, a nie powinno się seksualizować innych ze względu na ubrania kogokolwiek. Jakby tu nie ma nawet znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy osoba niebinarna, jakby nie wolno jakby seksualizować w względu na ubrania. Niestety wytwórnie muzyczne wymagają od swoich idoli konkretnego
wizerunku podczas występów. Często można zauważyć, że są ubrani w obcisłe spodnie, które podkreślają ich części intymne. A w trakcie występów były też wiele sytuacji, w których spodnie po prostu podczas tańca się rozrywały. Wtedy fani na przykład robią zdjęcia, robią zrzuty ekranu i udostępniają je w internecie, a potem wrzucają bardzo niekomfortowe komentarze. Tak samo jest też w przypadku podniesienia niechcący czy nawet chcący koszulki przez idola, w wyniku czego widać klatkę piersiową czy też już jakby umięśniony brzuch. Fani reagują na to nadmiernie emocjonalnie, a następnie komentują to wszystko w internecie. A są też tacy fani, którzy posuwają się o krok dalej i zaczynają tworzyć content wręcz dla dorosłych, co widzimy na następnym slajdzie. Są to filmiki, edity czy fanfiction. Fanfiction jest chyba czymś, o czym chyba każdy w pewnym momencie swojego życia słyszał albo nawet się zetknął. Tworzone przez fanów historie, którym głównymi bohaterami są czytelnicy i konkretna gwiazda. Jeśli chodzi o pisanie fanfiction, to jest kwestia sporna, ponieważ dużo osób powie, że to jest coś okej, ale inni powiedzą, że to jest niemoralne, ponieważ piszemy o jakby rzeczywistych osobach. Widzę, że Dorota wyrzuciło, więc prezentacja też. Właśnie też widzę. Coś się wydarzyło, nie wiem. Okej, to chwilowa przerwa techniczna może, a ja spróbuję udostępnić prezentację może w międzyczasie. Dobra, to próbuj. Jak nie, to ja też spróbuję, muszę ją tworzyć. Okej. Chwilowy przerwnik nikomu nie zaszkodzi. Właśnie, bo tak mówimy same do siebie. Dokładnie. Mam nadzieję, że nie mówię za szybko w ogóle. Co? Mam nadzieję, że nie mówię za szybko tak w ogóle. Nie, mówisz dobrze, moim zdaniem. Dobrze. O, Dorotka już jest, wróciła na. Okej. Okay. Wrócił nasz host. unmute spróbuj. Jest. Okej, dobra. To wracamy do tematu w takim razie. Mm-hmm. Króciutka przerwa. Bardzo dobrze. Tak. Przerwy koniec. W takim razie wracamy do tematu. Więc tak, jeżeli chodzi o same fanfiction, to jest to kwestia sporna, czy to jest moralne, czy nie, ale tutaj mi nie chodzi o samą ideę jakby już fanfiction, a konkretnie o pewien typ, a mianowicie pisanie opowiadań dla dorosłych z bardzo graficznymi opisami scen erotycznych. W internecie oprócz tego pojawiają się też również fanarty 18+, które nie są cenzurowane. I tak, często też można spotkać się w ogóle z fanartami albo fanfiction, gdzie przedstawiani są członkowie tego samego zespołu w scenach erotycznych właśnie. I wielu idoli przyznawało się, że w pewnym momencie widziało jakieś właśnie fanfiction czy fanarty w internecie ze swoim udziałem. Jakiego to było typu, czy zwykłe historie, czy jakieś właśnie plus 18, tego nie wspominali, ale możemy tylko się domyślić, jak bardzo niekomfortowe było dla nich zobaczenie tego rodzaju seksualizacji w internecie. Dodatkowo głównymi bohaterami tego typu opowiadań, tego typu w ogóle działalności fanów, bo też fanarty i edity, są zdecydowanie dużo częściej mężczyźni niż kobiety, co tylko pokazuje, jak normalizowana jest seksualizacja mężczyzn w K-popie. W ogóle na początku tego roku Koreańczycy zaczęli podpisywać petycję o zakazanie publikacji fanfiction seksualizujących idoli, co widać na następnym slajdzie. Rozpoczęło to w ogóle dyskusję na temat tego, czy fanfiction może być nawet uznawane za cyberprzestępstwo seksualne. Petycja jest dostępna od, z tego co się orientuję, stycznia albo lutego tego roku i do tej pory dalej zbierają podpisy, jest ich już coraz więcej. I to jest bardzo pocieszające, że są ludzie, którzy faktycznie wzięli sprawę w swoje ręce i stwierdzili, że pora skończyć z taką nadmierną seksualizacją ludzi generalnie w internecie. Też teraz przejdziemy troszeczkę do seksualizacji niepełnoletnich idoli, w tym przypadku chłopców, bo seksualizacja mężczyzn przez znaczną większość czasu jest traktowana jak coś normalnego i przez to zaciera się nam granica między tym, co jest odpowiednie, a co nie. No i niestety ofiarami stają się wtedy niepełnoletni idole, którzy od momentu debiutu w młodym wieku muszą doświadczać komentarzy o charakterze seksualnym. I przykładem tego jest właśnie najmłodszy członek zespołu NHYPEN, Nicki, który zadebiutował w wieku 14-15 lat.
Od samego początku musiał się zmierzyć z seksualnymi komentarzami w jego stronę, nie mówiąc już o tym, jak na fansingu jedna z fanek skierowała do niego w jego stronę bardzo niestosowne seksualne komentarze. I to nie były jakieś owinięte w bawełnę, tylko bardzo konkretne komentarze. Niestety nie udało mi się znaleźć w internecie, może i na szczęście, nie udało mi się znaleźć w internecie, jak dokładnie brzmiały te komentarze, jednak wszystkie osoby, które opisywały tę sytuację, wspominały, że były to bardzo niekomfortowe komentarze w jego stronę. Było to na fansingu w ogóle na wideorozmowie, ponieważ ze względu na pandemię obecnie wszystkie właśnie fansingi są w ten sposób prowadzone. I ta sama fanka okazało się, że jest sesang, czyli stalkującą fanką, nadmierną fanką wręcz. Była na tym fansingu jeszcze 3-4 razy pojawiła się i wprawiała pozostałych członków ogromny dyskomfort. I jeden z nich aż wyciągnął żółtą kartkę, śpiewając fragment piosenki IU BB. Tutaj Yellow CRD, if you cross the line, it's a violation, beep. Czyli wyraźnie pokazywał, że jakby sprawia go to w dyskomfort, pokazuje jej żółtą kartkę, że to jest czas jakby zastopować z tymi komentarzami. Niestety idole, to jest ich praca, nie mogą, wytwórnia im nie pozwala na tego typu rzeczy, żeby rozłączyć się podczas takiej rozmowy, która wprowadza ich w ogromny dyskomfort, więc muszą znaleźć jakiekolwiek inne sposoby na to, żeby poradzić sobie w tego typu sytuacjach. I to jest właśnie przykład jednej z takich sytuacji. Generalnie można znaleźć bardzo dużo przykładów seksualizacji młodszych chłopaków. Tak samo Produce wersji męskiej, też tam były przykłady, gdzie młodzi chłopcy 13, 14, 15 lat musieli wykonywać bardzo seksowne tańce. Ale właśnie mniej się o tym mówi tak naprawdę. Dużo więcej mówi się o kobietach, a mniej się mówi o chłopcach czy mężczyznach. Na szczęście są też fani, pojawiają się fani, którzy próbują edukować innych. I pojawiają się w internecie też komentarze mówiące o tym, żeby zaprzestać właśnie seksualizowania chłopaków, mężczyzn generalnie. Na następnym slajdzie właśnie zobaczymy przykłady kilku takich komentarzy. Właśnie stop commenting daddy on my idols V-Lives. Idealnym przykładem było też to, jak na jednym z V-Live'ów NCT chłopaki ćwiczyli i ktoś komentował, komentował osoby, które nadmiernie komentowały, właśnie bardzo seksualizowały chłopaków podczas tego V-Live'a, mówili, żeby się uspokoili i osoby te odpowiadały komentarzami takimi jak chill, these are just jokes, albo lol, how old are you guys? Jakby to wszystko było w porządku, ponieważ oni sobie tylko żartują i mówią o chłopakach, którzy ledwo są legalni, ponieważ mają 19 lat na przykład. Ale bardzo dobrze, że pojawiają się osoby, które próbują zmienić nastawienie, próbują edukować innych i my tak samo powinniśmy właśnie robić to, jak tylko zobaczymy jakieś seksualizujące komentarze, to albo je reportować, albo czasami nie warto się wdawać w dyskusję z takimi osobami, ale jednak reportować te komentarze, czy właśnie mówić ludziom, że to jest złe, tak się nie powinno robić, bo niektórzy nawet nie wiedzą. Nie są świadomi tego, że to może bardzo negatywnie wpłynąć potem na te osoby. Tak, i to koniec chyba mojej części, jeżeli się nie mylę. Tak, ja tylko skomentuję, że taka wymówka typu to jest tylko żart, można powiedzieć w każdej sytuacji i nigdy ona nie zadziała, także nie mówcie tak. Jeśli byście się może po drodze zgubili naszej prezentacji, bo ona była dość rozbudowana, to podsumujmy ją sobie. I chcemy tu powiedzieć i zaznaczyć, że o ile artyści nie są zmuszani do pokazywania się w taki sposób i o ile czują się z tym komfortowo, ogólnie z prezentowaną przez siebie koncepcją, o ile wyrażą tą zgodę na takie przedstawienie siebie, my nie widzimy w tym problemu, chociaż z drugiej strony wzbudza to nasz taki wewnętrzny sprzeciw z racji tego, że kobiety i mężczyźni są jednak uprzedmiotowiani, tak? K-pop ma przecież wielu słuchaczy i fanów na skalę międzynarodową już, a przekaz szczególnie w internecie może ulec po prostu przekształceniu i dowolnej interpretacji i odbiorowi. Uprzedmiotowienie seksualne kobiet czy mężczyzn często uczy podświadomie obie płci, że na przykład kobiety czy mężczyźni są po prostu seksualnymi, bezmyślnymi przedmiotami, które istnieją, by zadowolić kogoś i których atrakcyjność i wygląd się tylko liczy. I tylko na to zwracamy uwagę i tylko to jest to, co je definiuje. Tak może być po prostu interpretowane to. Oczywiście my jako fani ogólnie doceniamy koncepcje związane z choreografią, z ubiorem. Przecież to jest właśnie też tworzy teledyski i to też tworzy idoli, tak?
I byłoby czasami naprawdę nudno, gdyby było wszystko nagle takie urocze i no takie poprawne bardzo, powiedzmy. Ale musimy również pamiętać, że wielu idoli, oprócz tego, że sami, wielu idoli ogólnie pisze czasami teksty i mają wpływ na to, wygląda jak teledysk, ale wielu również nie ma tego wpływu i nie są tymi współautorami pomysłów, prawda? I jak już wspominam, nie wszyscy mają tą możliwość decydowania o sobie. I tu właśnie wychodzi na światło dzienne sprawa seksualizacji nieletnich, która moralnie pozostawiamy Wam do oceny, ale jakby sugerując, że to jest coś złego. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Zmieściłyśmy się w czasie. Tak, jest. Brawo dla nas. Generalnie, jeżeli macie jakieś pytania, czy cokolwiek chcecie skomentować, to teraz właśnie mamy jeszcze chwilę czasu. Może chcecie się czymś podzielić, może coś zauważyliście i chcecie, żebyśmy my to powiedzieli też innym. Jakby będziemy waszym głosem, jeżeli chcecie. W międzyczasie w sumie pokażę jeszcze naszą bibliografię. Tak. Są bardzo ciekawe pozycje, dużo PDF-ów, które możecie znaleźć w internecie, przeważnie w internecie. Więc tak, jeżeli... No w tym momencie chyba korzystaliśmy tylko ze źródeł z internetu, bo pandemia. No, nie da się, nie? Tak. Chyba nikt nic nie ma. Jeszcze myślę, że poczekamy. Skoro na czacie nic nie ma, ja też patrzę sobie na Facebooka. Widzę siebie mówiącą. Niezbyt przyjemna ta twarz. Wideo, ale troszeczkę się boję, że mnie rozłączy, bo to było takie zaskoczenie, niż miałam pisać, że chyba mnie rozłączyło. Dodawać w komentarzach możecie. Mam nadzieję, że to nie było takie chaotyczne i że ogólny przekaz jest zrozumiały. Niestety, no musiałyśmy sobie poradzić z taką formą, jaką mamy, czyli formą online. Na żywo na pewno byłoby to zupełnie inaczej niż... Więcej bym gestykulowała, może bym kogoś uderzyła przy okazji ręką. Tak, chodziłabym po sali pewnie też, jakby nie umiałabym usiedzieć w miejscu. Więc, tak. No radzimy sobie tak, jak możemy na pewno. Dokładnie. Powiedziano nam, że było fajnie. Tak? Dziękujemy. Nie odzywać, bo widzę moją twarz. To chyba wszystko w takim razie. No pewnie tak. Jakby co, to zawsze możecie się z nami skontaktować. Mój Facebook, Jeanette Aktowik, jak coś chcecie, jakieś, szczególnie jeżeli chodzi o te źródła, byście chcieli, no to wpadajcie, wbijajcie. Nie jakimś szturmem, ale... Dobra, to może ja zakończę naszą prezentację, ponieważ będzie wam nie będzie więcej komentarzy, czy tam jakiejś dygresji, ewentualnie pytań. Pojawił się. Tak, to jest prawda, że bardziej uznawane jest pokazywanie bardziej nóg, aniżeli dekoltu. To jest właśnie w kulturze koreańskiej. W kulturze koreańskiej jest takie coś, że po prostu górna część ciała, dekolt, jest bardziej tą sferą bardziej intymną, aniżeli nogi. Kobiety mogą nosić nawet spodenki, które będą odsłaniały część pupy i to będzie jak najbardziej też dla nich naturalne. Nie musi być komfortowe, bo to jest sfera komfortu, jest mimo wszystko czymś indywidualnym, aczkolwiek jest to bardziej akceptowalne, aniżeli pokazywanie ramion. Tak samo jak mamy w innych kulturach azjatyckich, że po prostu na przykład gdzieś tam bardziej zasłaniają się całościowo już, czy po prostu inne części ciała też są po prostu, można bardziej odsłonić, a inne nie. To po prostu już wszystko jest zależne od kultury i tutaj to jest właśnie zgodne z prawdziwe. Tutaj faktycznie jest racja. Pokazywanie nóg jest bardziej popularne. W ogóle na tych przykładach w teledyskach też bardziej zwracana jest uwaga na nogi i na pupę. Dekolt jest bardziej właśnie tą intymną częścią i bardziej takie, bardziej, no nie, już może to jest ta granica, ale też jest pokazywane, właśnie, jak widzieliśmy. Jeżeli już mówimy o dekolcie, też można zauważyć na koncertach, na przykład jak jakieś właśnie koreańskie idolki, bodajże Hwasa, bo Hiona też, no, wystąpiły w stanikach. To było bardzo kontrowersyjne. One taki dostały, nie wiem, jak powiedzieć po polsku, bo oczywiście angielski bardzo zwrócony się na język, aczkolwiek bardzo je za to szkanowali, powiedzmy, w sensie tak, wytykali. No. Tak, przykładem w ogóle
Tego można podać też Solar. Podczas jednego z występów zdarła koszulkę i to był chyba, robił cover piosenki BTS. I to jest też pokazanie double standard, ponieważ jak mężczyzna zedrze z siebie koszulkę, to wszyscy są zachwyceni, jak kobieta to od razu jest pod falą ostrzału krytyki. A wystąpiła i potem siedziała normalnie w stoniku sportowym i ona absolutnie nie miała z tym żadnego problemu, a ludzie jednak komentowali to jakoś. No tak. To wszystko zależy od tego, jak po prostu społeczeństwo odbiera pewne zachowania i też te standardy. No bo na zachodzie no to dekolt i nogi no raczej normalka, nie? No ale w Korei akurat... Tak, i to widać też po sklepach, jak się patrzy na ubrania, że większość ubrań właśnie będą zakrywać górę, ale będą bardzo krótkie. To też właśnie powoduje, że potem dziewczyny występują w ultra krótkich sukienkach i czują się bardzo niekomfortowo, muszą w nich tańczyć. A o tym wytwórnie i styliści już chyba zapominają, że jednak komfort podczas ruchu, podczas tańca jest też istotny. Szczególnie tak długich występów, nie? Tak. Czyli co nie podsumowując, pewne zachowania, powiedzmy, nawet jeżeli wytwórnie wykorzystują, czyli pokażą więcej dekoltu, aczkolwiek też nie pokażą go w nadmiarze, ponieważ mimo wszystko muszą dotrzeć do społeczności i też muszą się liczyć z krytyką. Więc też tu będzie po prostu zachowana ta zasada, że tak powiem, proporcjonalności. To można, aczkolwiek bez przesady. Mhm. Okej, okay. Czy mamy jeszcze może jakieś pytania? Chyba już nie. Ale super, że się odważyliście i zadaliście. Dokładnie. Tak czy owak, jeżeli byście jeszcze chcieli o coś zapytać później, to zawsze możecie nam zadawać pytania na naszych stronach, na Facebooku, na Instagramie, na stronie festiwalu, a tym... Promuj teraz... naszą stronę, Dorotka! Promuj naszą stronę! Nie, teraz już się żegnamy, bo nie ma czasu, aczkolwiek mamy więcej prelekcji, ale tak czy siak, zamykając już tą prezentację, mówiliśmy o standardach, o seksualizacji, jak wizerunek właśnie wpływa na społeczeństwo i społeczeństwo na wizerunek i mamy nadzieję, że się podobało i zachęcamy Was też do udziału w innych atrakcjach właśnie naszych i innych naszych kolegów i w sumie chcemy wszystkim podziękować za udział. Tak, dziękuję bardzo i bardzo miło też zacząć w ogóle te wszystkie prelekcje, jako pierwsi zaczęliśmy, więc też bardzo fajnie. Thank you.